Moi drodzy, chyba jakiś cud się zdarzył, ponieważ bardzo znany profesor zaczyna się wypowiadać o szurach i wreszcie spełniło się moje marzenie, ludzie, którzy są bardzo wykształceni, którzy mają renomę, zaczynają się wypowiadać o tym. Artykuł nadesłany na maila, bardzo Cię przepraszam, że tak długo to trwało, że dopiero teraz nagrywam na ten temat, no ale niestety wiecie co się stało. Między innymi protest szurów, który i tak trzeba było umówić, wobec tego najlepiej go umówić na świeżo. Z tego powodu mamy taką, ani inną sytuację. Ale, żeby nie przedłużać, mamy artykuł z Super Expressu: z Zabrze, legendarny Marian Zembala chce zamknąć antykowców. <laughs> padły mocne słowa o wojnie i głupocie. Zembala to jest taki, dla tych, którzy nie znają, to jest taki religa 2.0, czyli gościu silnie konserwatywny, silnie związany z pisem, gościu, który przede wszystkim jest kardiochirurgiem i ma wielki wkład w kardiochirurgię, w rozwój medycyny. Mało tego, miał jakiś czas temu zawał, po którym uwaga, uwaga, moi drodzy, się podniósł. Wprawdzie zrezygnował z fotela ministra zdrowia, bo stwierdził, że to nie jest na jego zdrowie, ale wrócił do operowania i mało tego odzyskał sprawność, mało tego jeszcze tam naucza, gdzieś tam, na jakiejś tam uczelni medycznej, gdzieś tam. Ogólnie ekspert z prawdziwego zdarzenia przez duże E. No i co, żeby nie przedłużać dalej, to jedziemy z tym materiałem. Legendarny lekarz profesor Marian Zembala, który dziś jest szefem śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w mocnych słowach, e, wcześniej był nim religa, tak. W mocnych słowach wypowiedział się o osobach niewierzących w <grytania> newsa, Nazwał ich szaleńcami, których trzeba zamknąć w zakładach psychiatrycznych. To nie wszystko. Już powiem na wstępie, że bardzo mi się podoba przekaz pana profesora. Wreszcie mamy wypowiedź eksperta, która jest wypowiedzią na poziomie, która jest wypowiedzią odpowiednią do sytuacji, która się aktualnie wydarza. Sorry, ale jeśli codziennie licznik skacze i teraz już praktycznie można wkleić wegetę mówiącego it's over 9000, to znaczy, że czas się zastanowić nad sobą, czas wyciągnąć wnioski i zauważyć rzeczywistość. Ale nie według szurów media. Kłamią, bo Brown powiedział, bo książka fałszywa pandemia, która została stworzona przez Fundację Osuchowa, którą Brown przewodzi, i jakiekolwiek oznaki rzeczywistości do tych ludzi zwyczajnie nie trafiają. I tutaj jak najbardziej się zgadzam z panem profesorem, jeśli jakiekolwiek bodźce z rzeczywistości do ciebie nie trafiają, no to bardzo mi przykro, ale podpada to już pod chorobę psychiczną. Ale mało tego jeszcze, jak zagrażasz swoim jestestwem życiu i zdrowiu innych ludzi, no to gdzie się leczy ludzi, którzy przez swoją chorobę psychiczną zagrażają życiu i zdrowiu innych? Tak, w izolatce szpitala psychiatrycznego. Dobra, jedziemy dalej, bo zaś się roz, rozjechałem. Były minister zdrowia, kardiochirurg i legendarny lekarz profesor Marian Zymbala, dziś szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wystąpił w programie TVP Info gdzie w mocnych słowach wypowiedział się o marszach antyłsowców i osobach niewierzących w he -he Jusa. Proszę, aby takie osoby były izolowane i przetrzymywane albo w zakładach psychiatrycznych, albo w izolatoriach, powiedział na antenie profesor Zembala. Ocenił, że antychorusowcy są w jego ocenie samobójcami i szaleńcami, którzy są niespełna rozumu. To wina także nieroztropnych wypowiedzi nas, lekarzy przyznał w TVP Info. Zapowiedział, że również osobistą interwencję u Ministerstwa Zdrowia popełni, którą chce którego chce poprosić przepraszam, o stanowcze reakcje wobec tych, którzy nie rozumieją, czym jest pandemia. No moi drodzy, co tu powiedzieć więcej? Gwiazdka przyszła wcześniej i mamy profesora, który wypowiada się bardzo mądrze na temat szurów. Mało tego, nie tylko tam se apeluje gdzieś tam, tak jak na przykład, nie wiem, Konfederaci, co apelują o coś tam, coś tam nie, on faktycznie idzie do Ministerstwa Zdrowia i idzie nakopać do dupy ministrowi zdrowia, żeby minister zdrowia coś zrobił z tym problemem. A wiecie, profesor, kardiochirurg, renomowany, wspaniały, taki praktycznie religia 2, 0, to nie jest jakiś petent, którego można spławić na zasadzie nie wiem, jutro, może jutro, może pojutrze, dzisiaj nie mam czasu, no, Eleonora. Zatem istnieje bardzo, ale to bardzo realna szansa, że wreszcie ktoś z tymi hechawcami coś zrobi i to będzie faktyczna akcja. Moi drodzy, pierwsza w historii Polski antyszurska akcja. Z jednej strony to smutne, że trzeba to robić, ale z drugiej strony jakie to piękne, wreszcie ktoś coś z tym robi. No i właściwie teraz ostatnia tego artykułu. Wywiad z profesorem Zembalą jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Wywołał także spustoszenie na grupach łączących ludzi niewierzących w Heheheusa. <laughs> nie ma zgody i nie będzie przyzwolenia na takie postawy i takie zachowania, bo ten nieodpowiedzialny, który dzisiaj protestuje, jutro zakazi wielu innych. Nie możemy sobie sobie na to pozwolić. Uzasadniał swoje mocne słowa na antenie, lekarz e, nie wolno tracić rozumu. Zwłaszcza teraz, kiedy jest wojna. Tak, pandemia jest wojną, wojną o życie dodał. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o artykuł. A jeśli chodzi o mnie, to moi drodzy, mamy gościa, gościa, który jest renomowanym profesorem, i gościa, który już widzi wprost ten cały syf oraz go określa i nazywa po imieniu. Oczywiście, jakby to było inaczej, zwrócił na siebie uwagę szurów, którzy się wściekają, którzy rzucają w niego obelgami, bo wiecie, bo, bo taki Zięba, który se spierdolił z Polski, dlatego bo go ścigali, no to jest bardzo renomowanym, wielkim, wspaniałym lekarzem dla takiego szura, ale już profesor, który jest zasłużony dla kardiologii, dla Polski, dla właściwie całej medycyny, no to to już nie jest właściwy materiał na wzór, materiał na, na jakiekolwiek podkładki. Nie, 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 cichosza, sza, on się nie zna. Po czymś takim widzimy bardzo pięknie upadek autorytetów oraz krytycznego myślenia wśród tej szuri. Ponieważ wielokrotnie, jeśli zaczynasz się z nimi kłócić, jeśli zaczynasz dyskutować na temat pryncypiów, dyskutować na temat faktów, to ci rzucają jakieś tam fakty, niby zasłaniają się nauką. Oczywiście jest to para-nauka, w ich wizji, w ich urojeniach to jest nauka, ale to jest para-nauka. I kiedy przynosisz na stół faktyczną naukę, no to zachowują się tak, jakbyś wampirowi podał czosnek. To jest aż straszne, jak mogła tak bardzo upaść koncepcja nauki. Ponieważ moi drodzy, oni nazywają nauką wiarę, ponieważ to działa na zasadzie czysto wiary. Mamy sobie właśnie takiego ziębek, który mówi, że chujoskrętna witaminka C, tam nie wiem, leczy raka i tak dalej, i tak dalej. Nie podaje im nic totalnie nic. I oni w to wierzą bezkrytycznie. I mamy lekarza, który pokazuje swoje własne badania na zasadzie: "Dzień dobry, ja jestem lekarz, ja jestem wirusolog, epidemiolog. Ja tutaj pokazuję konkretne prace". I widzicie, tak się składa, że oni te prace odrzucają. Dlaczego? Dlatego, ponieważ oni w te prace nie wierzą. Oni wierzą w słowa ziemby, czy tam jeszcze innego kanapowego eksperta, który wypowiada się na temat grzebania palcem w dupie. I tu już jest w ogóle koncepcja nauki wyrzucona przez okno, ponieważ Koncepcja nauki nie polega na tym, że Ty wierzysz w naukę. Nie musisz wierzyć w 2 plus 2 równa się 4, żeby 2 plus 2 rzeczywiście równało się 4. A u nich przynajmniej podświadomie tak to działa, że jak oni będą to wystarczająco długo negować, no to będzie prawda tylko i wyłącznie taka, jaką powie im guru. Owszem, wiara i nauka mają tyle ze sobą wspólnego, że grają na tej samej linii mniej więcej, ale różnią się paroma faktami. Przede wszystkim, żeby była nauka, musi być najpierw wiara. Wiara w to, że jest coś tam daleko, coś tam dalej, co warto odkryć. A żeby była wiara, z kolei musi być nauka, czyli innymi słowy, musiał powstać na przykład świat, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać, że hmm, chyba to stworzyło jakieś wielkie bóstwo, ponieważ to jest niemożliwe, żeby to tak się stworzyło samo z siebie z dupy. Ale dalsze rozwinięcie jest całkowicie tylko i wyłącznie po ich stronie, czyli innymi słowy, dalsze rozwinięcie wiary to jest tylko i wyłącznie nauka, a dalsze rozwinięcie nauki to jest tylko i wyłącznie wiara. Jedno i drugie może ewoluować, zmieniać się pod wpływem bodźców, ale nauka nie może ulegać zmianom wynikającym z wiary. I tu pojawia się ten problem, tu pojawia się bariera, w ogóle po pierwsze wynikająca z tego, że szury są pewne wręcz, że siedzą na szczeblu nauki. Siedzą na szczeblu wiary, lecz mimo tego, że są przekonane, jakoby siedzieli na szczeblu nauki, no to stosują rozwiązania z wiary. I to widać nie tylko po antychosowcach, ale także po antyszczepach w sumie to jest praktycznie to samo środowisko po korwinistach. Powiesz któremuś, że coś, co on twierdzi, nie jest realne, już zaczyna się miotać, już zaczyna reagować tak, jakbyś, nie wiem, zgwałcił mu matkę, i zaczyna wypluwać z siebie dosłownie cytaty swojego guru. Przy czym tu się pojawia problem czysto retoryczny, ponieważ retoryka na zasadzie powołania się na autorytet działa tylko i wyłącznie wtedy, jeśli obie strony uznają ten autorytet za autorytet. I myślę, że tu jest chyba największy zgrzyt, ponieważ nauka nie działa na zasadzie autorytetów, nauka działa na zasadzie osób od rzeczywistości szurów, od w ogóle przekonań, wiary i tak dalej. Nauka po prostu jest. I myślę, że tutaj chyba jest najlepsza recepta na rozwiązanie tego problemu, co paradoksalnie nie jest także jednoznaczną receptą, czyli innymi słowy, zmuszenie jakiegoś tam autorytetu szurskiego, aby powiedział to co chcemy, czyli innymi słowy, jak działa faktycznie nauka, że hej, nus istnieje. Tylko po pierwsze, problem jest taki, żeby zmusić faktycznie ten autorytet do powiedzenia tego, co chcemy, a po drugie, dopilnować, żeby ten autorytet został właściwie odebrany, ponieważ u nich jest taki syndrom oblężonej twierdzy, że jakbyśmy na przykład zmusili jakimś cudem, nie wiem jakim, szantażem, przemocą, przekonaniem faktycznym, czerwony hełmofon na ten przykład, żeby powiedziała, że już istnieje, no to może się pojawiać taki zgrzyt, że szury stwierdzą, że rząd przekłada! Kupił ją, szantażował! Czy spisek masonów, żeby ona była zniszczona? No i mamy z jednej strony jednego guru posprzątanego, ale z kolei następny niesie pochodnie pochodnie spierdolenia. Wobec tego chyba jednak na sam koniec pozostaje mi zgodzić się z panem profesorem, że nie pomoże jakikolwiek argument, nie pomoże jakikolwiek autorytet, niestety ale bardzo mi przykro, na tym etapie pozostają tylko badania psychiatryczne i bardzo długa oraz kompleksowa terapia. A jakie jest wasze zdanie? Jakie macie pomysły na instytucjonalne leczenie szurów z szuryzmu? Zapraszam was do wypowiedzenia się w komentarzach, ponieważ one są wasze.